pani przewodnicząca! panie i panowie posłowie! pomysł żeby władze jakiegoś państwa ale również władze unii europejskiej finansowały poparcie dla swojej polityki oznaczałby otwarte zaangażowanie w deformację opinii publicznej a więc byłby zaprzeczeniem wolności na której powinna się opierać opinia publiczna i demokracja. niestety takie obawy mogą być uzasadnione jeżeli tak często słyszeliśmy ze strony władz unii europejskiej niepokoje albo krytykę wyniku wyborów w austrii we włoszech na węgrzech. istnieje obawa że ci którzy kierują związkiem naszych państw obawiają się kolejnych demokratycznych wyników wyborów powszechnych. więc czas po raz kolejny przypomnieć unia europejska to unia naszych państw a nie waszej ideologii. oczywiście jeżeli ten mechanizm powstanie będziemy oceniać go po owocach będziemy weryfikować czy naprawdę służy wszystkim ale intencje z jakimi jest tworzony budzą poważne uzasadnione obawy. dziękuję bardzo.